Rycerz jedzie wzdłuż rzeki. Nagle widzi, jak rybak wyławia złotą rybkę. Szybko zabija rybaka, a rybka do niego. Wypuść mnie, spełnię twoje trzy życzenia. Rycerz: Kul, chcę być nieśmiertelny. Rybka: Jesteś nieśmiertelny. Chcę, żeby mój koń był nieśmiertelny. Twój koń jest nieśmiertelny. Chcę, chcę mieć genitalia jak mój koń. Masz genitalia jak twój koń. Rycerz wraca na swój dwór, a tam naprzeciw wybiega jego wierny Giermek. Ło, panie, panie, gdzieżeś ty był? Jomżem się o ciebie tak zajebiście martwił. Rycerz: Nie gadaj mi tu głupot, tylko weź topór i walnij mnie nim w głowę. Nie, panie, nie, ja mógłbym ciebie zajebiście zabić. Walnij mnie, bo jak ja cię walnę... Okej, Giermek wziął zamach i uderzył. Ło, panie, jakże ty jesteś zajebiście nieśmiertelny. To nic, walnij mojego konia. Ło, panie, twój koń jest też zajebiście nieśmiertelny. To nic, patrz na to. Rycerz otwiera klapę od zbroi i pokazuje zawartość Giermkowi. Giermek: Ło, panie, jaka zajebista cipa. Naturystka z dużego miasta przyjechała w góry, a że nie miała pojęcia, którędy trzeba iść, to poszła do bacy i się spytała: A co, a nie wyprowadzilibyście mnie tam na szczyt? Zapłacę. Jasne, że tak, mogę zaprowadzić. Poszli więc w kierunku góry, a że baca był ładny i dobrze umięśniony, to turystka mówi do niego: Baco, a bzyknęlibyście mnie za tym krzaczkiem? No dobra, czemu nie? No to baca ją bzyknął. Idą i po 10 metrach turystka znowu mówi: Baco, a bzyknęlibyście mnie znowu za tamtym krzaczkiem? No dobra. No to baca zrobił co trzeba. Idą dalej, a turystka znowu: Baco, a może znowu małe riki tiki? Nagle baca krzyczy do swojego kumpla, którego dostrzegł w oddali: Antek, Antek! Co? Przynieś mi kożuch. A na chuj ci kożuch w środku lata? Zanim z tą kurwą zejdę, to już będzie zima.